Chwile ochłody w upalne dni to dla większości spełnienie marzeń. Basen to atrakcyjne miejsce wypoczynkowe, które daje orzeźwienie i sprawia, że człowiek nieco się odpręża. Sprawdziliśmy, jak wygląda frekwencja na kąpieliskach na terenie Śląska. Między 1 a 13 lipca, to wtedy też był taki jeden przypadek, że Ruda była zapełniona. W całości mieliśmy zamknięty limit. Pozostałe kąpieliska nie. Wczoraj po raz pierwszy zdarzyło się, że jest więcej chętnych. Jakiś czas temu rząd poluzował obostrzenia dotyczące limitu osób przebywających w wodzie. Problem pojawia się jednak w związku z ograniczeniem liczby osób przebywających na terenie danego ośrodka. Do tej pory mieliśmy tak, że 3-4 tysiące ludzi to zazwyczaj przychodziło tak w weekend, nawet jak nie było bardzo za ciepło, a w tej chwili mamy na Rudzie 2162 miejsca, tak? I do tej pory po raz drugi wczoraj został limit przekroczony. 1850 osób to liczba, jaką może pomieścić kąpielisko w Jastrzębiu-Zdroju. Tego roku jednak ani razu nie udało się osiągnąć takiej ilości ludzi. Tylko nie ma tak jak kiedyś w poprzednich latach. Jak dobijemy do 1000 ludzi, to jest Dzisiaj na przykład jest ładna pogoda, nie ma nawet 200 osób, jak przeliczymy. Mosir w Rybniku za pośrednictwem mediów społecznościowych podaje ilość osób przebywających w danym momencie na terenie kąpieliska, dzięki czemu ludzie chcący skorzystać z basenów nie muszą stać w kolejkach. Dobrze, my na naszym Facebooku Pływania Ruda dajemy informacje, czy o godzinie 15, czy są wolne miejsca. Także nie stać cały dzień i oczekiwać, bo my dopiero o tych okrągłych godzinach wpuszczamy, czyli 9, 15 i 18. Wydaje się to fair, dlatego że można by było powiedzieć, że mają ludzie czekać cały czas na słońcu, aż ktoś wyjdzie. To nie ma sensu. W związku z pandemią warto pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, stosować się do zaleceń i słuchać poleceń pracowników sprawujących pieczę nad kąpieliskami.